Cześć, zapraszam Was na tutorial letniego makijażu z mocnym cytrynowym akcentem na ruchomej powiece. Mamy tutaj też element cut crease, czyli widoczne ostre odcięcie ruchomej powieki. I jeśli ten makijaż Wam się podoba, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż zaczynam od nawilżenia i na okolice oczu stosuję serum Colistar Nero Sublime, które fajnie wygładza i fajnie przygotowuje skórę przed nałożeniem bazy. I zaczynam od makijażu oczu i na powieki nakładam bazę Maybelline Color Tattoo, czyli cień w kremie w odcieniu Crème de Nude. I nakładam tę bazę pędzelkiem, a następnie wklepuję gąbeczką. I przyznam się, że tutaj po raz pierwszy używam gąbeczki z NYXa. I mam co do niej troszkę mieszane uczucia, bo miała być niczym Beauty Blender, a jest troszkę twarda. Ale o niej opowiem nieco później i teraz przechodzę do uzupełniania brwi i tak jak zawsze brwi uzupełniam pomadą z Inglota o numerku 12 z użyciem precyzyjnego pędzelka. A następnie brew czyszczę od spodu korektorem Collection Last in Perfection, dzięki temu brew wygląda naprawdę bardzo schludnie. A na końcu brwi przyczesuję żelem utrwalającym z firmy Essence Little Eyebrow Monsters. Jest to bardzo fajny żel, który usztywnia włoski i sprawia, że trzymają się one na swoim miejscu. I teraz przechodzę do wyznaczenia cut crease na ruchomej powiece i do tego celu będę używać eyelinera z firmy Zoeva w kolorze Barok. I jest to eyeliner, który świetnie spisuje się w tym zadaniu, bo jest on bardzo plastyczny, nie zastyga zbyt szybko, można go w każdej chwili rozetrzeć. Przede wszystkim też nie osypuje się, bo jest to w końcu eyeliner żelowy, a z cieniami to różnie bywa. I też jest tutaj bardzo ważny pędzelek, jakiego używam, a jest to pędzelek Maestro 660 w rozmiarze R6. Jest to bardzo cieniutki pędzelek, którego najczęściej używam do wykonania kreski. I tutaj tę kreskę wykonałam w samym załamaniu, zgodnie z kierunkiem mojej ruchomej powieki i tak mniej więcej do połowy oka. Po wykonaniu tej ostrej linii postanowiłam dołożyć eyelinera powyżej mojego załamania. Następnie rozblendowałam to puchatym, bardziej precyzyjnym pędzelkiem, tworząc delikatną bazę pod ciemniejsze cienie, które później będę nakładać. Następnie przechodzę do nakładania cieni i zaczynam od jasnego matowego beżu i ten cień nakładam powyżej mojego załamania, aż po sam łuk brwiowy. Następnie przechodzę do ciemniejszych już cieni i używam tutaj cieni Make Up Geek i ten cień, który tutaj teraz nakładam w załamaniu, to cień Crème Brûlée, jasny, ciepły, matowy brąz i uznałam, że te cienie będą fajnie komponować się właśnie z tym żółtym, cytrynowym cieniem na ruchomej powiece. I cień nakładam powyżej załamania puchatym pędzelkiem Hakuro H77. Rozblendowując ten cień, staram się nie przekroczyć granicy, którą sobie na początku wyznaczyłam tą ostrą linią, czyli cut crease, ale jeśli tak się stanie, to i tak nie ma katastrofy, bo na końcu będę jeszcze czyścić moją ruchomą powiekę minimalną ilością korektora, więc wszystko jest pod kontrolą. Następnie przechodzę do ciemniejszego, matowego, ciepłego brązu i ten cień aplikuję powyżej załamania, ale już bliżej mojej ostrej linii. I ten cień koncentruję bardziej zbitym pędzelkiem, a następnie przechodzę do jego rozblendowania, czyli wracam do mojego poprzedniego pędzla Hakuro H77. I tutaj skupiam się już na blendowaniu i staram się stworzyć efekt delikatnej chmurki i to jest moment, gdzie tutaj już poświęcam troszkę czasu na to blendowanie, żeby to cieniowanie wyszło naprawdę bardzo ładnie i żeby powstał efekt gradientu. I na samym końcu przychodzę już do ostatniego cienia i jest to cień o nazwie Cherry Cola, bardzo ciepły, ciemny odcień matowego brązu. I ten cień koncentruję już takim bardziej zbitym, precyzyjnym pędzelkiem tuż przy samym załamaniu, ale wciąż powyżej mojej linii, którą wyznaczyłam sobie na początku. I następnie przechodzę do takiego bardziej puchatego, precyzyjnego pędzelka i tym pędzelkiem rozcieram ten cień w górę. Thank you.
Następnie znowu wracam do poprzedniego pędzla, czyli Hakuro H77 i dalej blenduję. Następnie znowu chwytam mały, puchaty pędzelek i dalej rozcieram tuż przy linii, którą wyznaczyłam sobie na początku, a także wyciągam ten cień w kierunku wewnętrznego kącika oka. Następnie przechodzę do korektora Collection Last Imperfection i jego minimalną ilością czyszczę ruchomą powiekę tuż pod moją linią. I przechodzę teraz do nałożenia żółtego koloru na moją ruchomą powiekę i używam tutaj konturówki z Inglota o numerku 84 i jest to AMC, konturówka do powiek w żelu. I nakładam właśnie ten cień bardzo precyzyjnie na ruchomą powiekę, tworząc cut crease, czyli wyraźnie odciętą ruchomą powiekę. I jest to konturówka, która będzie stanowiła bazę pod mój żółty cień i fajnie podbije również jego pigment. Wyszłam trochę poza kadr i jestem nieostra, ale starałam się tutaj nałożyć eyeliner bardzo precyzyjnie, dlatego zupełnie zapomniałam, aby trzymać twarz w kadrze. I z tym eyelinerem staram się pracować w miarę sprawnie, gdyż bardzo szybko on zastyga. I teraz przechodzę do nałożenia cienia żółtego z firmy My Secret i jest to Matte Eyeshadow o numerku 511. Jest to cień, który jest niesamowicie napigmentowany i tak na siłę tego cienia mogłabym tutaj użyć solo, bez użycia poprzednio konturówki z Inglota, bo ten cień daje naprawdę mocny, intensywny pigment, ale ja chciałam mieć tutaj pewność, że ta intensywność koloru będzie mi się utrzymywała przez cały dzień. I ponieważ żółty cień trochę przeskoczył mi powyżej moje załamanie, więc czyszczę ten obszar cieniutkim, skośnym pędzelkiem Maestro i z użyciem ciemnego matowego brązu. I przechodzę teraz do wykonania kreski i używam eyelinera żelowego z firmy Maybelline Eye Studio Lasting Drama. I używam tutaj pędzelka mojego ulubionego, o którym mówiłam już wcześniej, jest to Maestro 660 w rozmiarze R6 i jest to pędzelek, który bardzo ułatwia wyprowadzenie jaskółki pod odpowiednim kątem, a od wewnątrz jaskółkę uzupełniam już pędzelkiem Maestro, takim cieniutkim, prostym i ten pędzelek tutaj świetnie się sprawdza, bo bardzo łatwo nim manewrować między rzęsami, aby wypełnić jasne przestrzenie. Teraz pozostało wytuszowanie górnych rzęs, a następnie przechodzę do przyklejenia sztucznych Ardell Demi Wispies. I przechodzę już do makijażu twarzy i na twarz nakładam bazę matującą Dr. Brand i rozcieram ją w strefie T. Następnie przechodzę do nałożenia podkładu i tym razem używam podkładu Bourjois i mieszam go z mikserem NYX w odcieniu białym, aby uzyskać odpowiedni kolor. I ten podkład wklepuję gąbeczką z NYXa i ta gąbeczka jest wykonana z bardzo dobrego materiału, ale niestety jest przez to bardzo twarda i słabo odbija się od skóry i zdecydowanie dużo bardziej różni się od gąbeczki Beauty Blender czy gąbeczki Blended. Jest też mniej precyzyjna, w związku z czym korektor we wnętrznych kącikach nakładam pędzelkiem.
Tak, i teraz właśnie przechodzę do nakładania korektora Collection Last in Perfection w odcieniu Fair i korektor nakładam pod oczy oraz wewnętrzne kąciki oczu i pod oczami ten korektor rozprowadzę gąbeczką i ta gąbeczka fajnie i precyzyjnie rozprowadza ten korektor pod jaskółką, bo gąbeczka ma bardzo ostro ścięty czubeczek, natomiast w wewnętrznych kącikach ratuje się już tutaj puchatym pędzelkiem. Twarz matowię moją mieszanką pudru, czyli jest to puder Benny w kolorze Cameo oraz dodatek Rona Sphere, krzemionki oraz talku. I przechodzę teraz do modelowania twarzy i użyłam tutaj przepięknego bronzera w chłodnym odcieniu z drobinkami firmy My Secret Face and Body Bronzing Powder. Jest to naprawdę bardzo ładny bronzer, który ślicznie wygląda na twarzy, ale musicie z nim uważać, szczególnie jeśli macie tłustą cerę, gdyż daje on bardzo mocne rozświetlenie, więc jeśli nie lubicie rozświetlających bronzerów z drobinkami, to musicie na niego trochę uważać. Jeśli decydujecie się na nałożenie rozświetlającego bronzera, to proponuję skomponować go z matowym różem, który zrównoważy efekt błyszczenia się na skórze. Ja tutaj nie mogłam się zdecydować na kolor różu i ostatecznie tutaj wybrałam taki łososiowy z mozaiki Gosha o nazwie Bronze Pie. I ten róż nakładam naprawdę bardzo delikatnie i subtelnie, bo oczy są już tutaj wystarczająco krzyczące i to one mają tutaj w tym makijażu przyciągać uwagę, więc róż naprawdę bardzo delikatnie. I czas na rozświetlacz i tutaj standardowo Mary Luminizer, czyli na szczyt kości policzkowych, grzbiet nosa, łuk kupidyna i troszkę na skronie. I za chwilę wracam do makijażu oczu, gdyż trzeba dokończyć dolną powiekę. Więc chwytam za taki średni matowy brąz i nakładam takim bardziej precyzyjnym pędzelkiem wzdłuż linii dolnych rzęs. Następnie ten cień rozblendowuję od spodu jaśniejszym matowym brązem. Czyli używam dokładnie tych samych cieni, które używałam na górnej powiece powyżej mojego załamania. Dzięki temu makijaż wygląda bardzo spójnie i schludnie. Następnie przechodzę do zaznaczenia dolnej linii wodnej oka i używam tutaj tej samej konturówki AMC z Inglota w odcieniu żółtym. Tuszuję dolne rzęsy, a wewnętrzne kąciki oczu podkreślam rozświetlaczem Mary Luminizer, aby to oko troszkę rozświetlić i nadać im takiego wypoczętego, świeżego wyglądu. Oczy skończone i przechodzę teraz do ust i używam tutaj pomadki z firmy Bell i jest to nowość znów na stoisku firmy Bell w Biedronce i są to nudziakowe pomadki Mr. Perfect Nude Lipstick i tutaj odcień, jakiego używam w tym filmie, to 01, ale postanowiłam też podkreślić trochę usta konturówką, aby wyglądały na bardziej pełniejsze i to jest moja ulubiona konturówka Mislin w odcieniu brązowym numerek 142. I tak wygląda skończony makijaż. Mnie efekt końcowy bardzo się podoba. Jest to niezwykle wdzięczny odcień żółtego koloru i myślę, że bardzo fajnie będzie podkreślał niebieską, zieloną, jak i brązową tęczówkę oka. Na pewno będzie wyglądał jeszcze lepiej na ciemniejszej karnacji. Jeśli ten film i tutorial Wam się podobał, to zapraszam Was do kciukowania. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!